Cooking Simulator! Da. Partiatic! Yeah, boy! No, czy będę tak samo gotował? No właśnie myślę, czy dzisiaj zrobić takie, że maksymalnie robimy taką szkolną kuchnię. Że wiesz o co chodzi, w szkołach, podstawówkach i tak dalej było tak, że oni mieli wielką blachę i napieszonych ze 100 kotletów. 50 dawali dzieciom, 50 do domu. Ja też będę brał do domu. Ale od nowa, ale nie będzie już tutorialu, czy będzie? Bo od nowa, no bo tam jest spieprzony sejwik. Ty, poczekaj, bo... Ty, ta jest lepsza kuchnia! Ta jest lepsza, bo jest mniejsza i nie trzeba tak zapieprzać, nie? Dobra, zaczynamy dzień, dawaj! Dobra, jak to się robiło? Filet z łososia. Dobra, otwórzmy sobie lodówkę, żeby non-stop była otwarta. Bo po co zamykać, nie? Szekspir prawdziwy. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić! Szekspir dał na Golibrowe 10 złotych, czas 5. Na kącik poetycki. Hetero lubi cipę, homo lubi penisa, a ja lubię jebać od tyłu disa. Nie, ja się nie zaśmiałem, tylko... Gdzie jest patelka? Ktoś pamięta, gdzie są patelki w tej kuchni pieprzonej? Ty, gdzie jest w dupę patelka? Gdzie jest patelnia pieprzona? Luj, kupię se. Ty, to nie wygląda... A nie, podobne jest, dobra. Zobaczymy, myślę, że jak z 4 gwiazdki będzie. To? Okej. W sumie ziemniaczki można by nagotować, tak szczerze. Ziemniaczki się nigdy nie psują, więc tak naprawdę ziemniaki można non-stop gotować. I wpiję przez soli to mi. Gdzie dobre jedzonko. Tak z 35 gram wrzucę. Albo nie, 30 gram. Bo nie, 40 gram. Bo może być za mało jednak. Wiesz, jest dużo tych ziemniaków. O, moje ulubione danie! Pomidorowa! Ty, ja na rankedach byłbym dobry w tą giereczkę, bo bym napieprzał jedzenie i bym serwował w ciągu 30 sekund każde danie. A pewnie o to chodzi na rankedach, tak mi się wydaje, że kto szybciej, tam smak jest najmniej ważny tak naprawdę w restauracjach takich przemysłowych, że napieprzesz i napieprzesz. 700? Wleję całe. Ty, tu jest mało tego. O! Dobra, ziemniaczki są bardzo dobre. Chyba w wodzie mogą leżeć. Czy nie? Czy trzeba odcedzić od razu? Ty, się zastanawiam teraz. Czy trzeba odcedzić pyry? 20 gram soli dam. Tak, pomidor i cebula. Dobra, pomidor. Pomidorów ile? 4, 5, 6, 20 pomidorków. Nie wiem, czy nie za dużo w sumie. O kurde, chyba za dużo, bo się wylewa. Jest napisane zupa, czyli jest dobrze. Raz, dwa, no tak trzy cebulki chyba, żeby tak czuć było ten smak cebulowy. Czemu to się w dupę wylewa? Ja pierdzielę, czemu to leci? Miało być 8 pomidorów, ale nie, bo ja robię... Zobacz, tu jest napisane tak, 700 ml rosołu, ja wpieprzyłem 2 litry, wiesz o co chodzi? Na później robię. No to jak 2 litry wpieprzyłem, no to chyba wiadomo, że ten. Nie, no jest napisane, że jest, to chyba jest i dodać taką. Chyba jest w środku, nie? Chyba była, nie wiem, albo oblizał Michał, mu się spodobało. Co jest? Minus 160? Ja pierdzielę, jak to? Co ja zrobiłem? Dokładam do tego interesu, tylko nie wyjmuję. Pieprzone gówno. Patelnia kosztowała 120 dolarów? Co ty pieprzysz w ogóle? Zwariowałeś? Dobra, ryb naróbmy ogólnie. Ty, blachę trzeba chyba umyć, bo jest upieprzona, zobacz. Widzisz? No zakręć tym kran, ja pierdzielę. Dobra, niech się w gąbkę zbiera chociaż. Nie, no co się dzieje? Przecież to będę płacił potem pewnie. A, bo miał drugi kurek odkręcony i dlatego leciało. A ja ciągle ten kręciłem. Ja pierdzielę w dupę. Dobra, i teraz tak. Z 5 ryb nabierzmy. Ale w dupę kozak. Dobra, 5 rybek. I teraz patrz to, oglądaj, to będzie arcydzieło. Zobacz to. Patrz to, oglądaj to w dupę. I teraz Gordon, pato. Idę. I teraz a. I
O kurde, dobra, luj, będzie pół. No jak spóźnione? A minuta jeszcze. Dobra, to temu dam bez tej pietruchy pieprzonej w dupę. Daj talerz, szybko, szybko, szybko. Slawik, dziękuję bardzo. Brakowało tylko tego gówna i bym miał 5 gwiazdek. Dziękuję ci bardzo, Slawik. Rok czasu, no. Dobra, ziemniaczki mamy, to tylko trzeba rybę w piję przyjść na patelkę, tak? Ej, dobra, patelkę trzeba wyczyścić. Zawsze rób tak w domu, jak myjesz naczynia, że lej. Woda będzie przezroczysta, to znaczy, że już jest czysta. Wyglądasz? Zaraz się zrobi, zobacz. I teraz robisz tylko pyk. Jest git, czyściutka, zobacz, jak nowa. Ty, więcej filetów nasmażyć, czy nie? Ile to z jednej strony? 30 sekund? 60? Ja. Daj to już pacheleczkę. Ty! Podrzucę na patelni! Myślisz, że jest możliwe? No. Ez. Kurde, wróciło na swoje miejsce. Prawie, prawie. To musi być czarnym do góry. Wchodzisz do kuchni i chłop robi coś takiego, co robi? Kurde, w dupę. O, dobrze jest. Kurde, czemu się znowu na tą stronę zrobiło? W dupę, jakie to jest łatwe. No easy, smaży się teraz ładnie. Ty ziemniaki do mikrofali chyba wpieprzę, bo są zimne. No jest. O, pomidorówka, patrz to! Leci, a ja tylko biegnę po miseczkę. Pyk! I nakładamy! Na kuchni, więc... Czemu mikstura jest napisane, skoro to jest w dupę zupa? No i znowu zniknęła. Dobra, do mikrofali tak na 5 sekund. Ty, na taborecie! Na taborecie położę garnek, jest niższy, uda się. Co jest? No połóż na tym. NIE! Ja pierdzielę, nie ten przycisk! Luj z tą zupą, z ziemi bo zbieram. Jaka ilogwiazdkowa zupa się wylała? Ja pierdzielę, nigdy taka zupa mi nie wyszła. A jakbym pozbierał z ziemi i mopa wycisnął do garka. Raz, dwa, trzy, cztery. Malutki talerzyk, żeby się wydawało, że ma dużo. Bo tu akurat nie idzie o ilość, tylko o jakość. O kurde! A ja na ro... O ja pierdziele, co jest? Dobra, pół. I teraz dodamy śmietanki. Jedną śmietankę dodamy, tak jak wtedy. Kup te chochle, bo ci pisze... Ale jaką chochlę? Do nalewania zupy jest chochla w tej grze? O kurde! Ale droga! Będę zgarał, a o tej pory pan jesteś? Za 75 centów, czy tam złoty, jak coś tam... Luj, wiesz o co mi chodzi. Zauważ, chochla kosztuje 75, a ja zgarka za darmo leję. Zobacz, jaką pojemność ma wiadro. To do wiadra bym tak 3 gary pomidorowej zrobił na potem. Niosę! Wyłączaj tą grę i do jedzenia. Ja pierdzielę w dupę! Ja jestem pieprzonym majstrem kuchni! W dupę mistrzu! Dawaj ty wiadro! O kurde, tu może być duża pojemność, no. O ja pierdzielę, zobacz! 2 litry weszły, nawet nie widać. O kurde, z wiadra zupa. Luj. To wiesz co ja zrobię? Patrz, speedrun, szybkie myślenie, zobacz. Stawiam to obok mikrofali, bo ja to w mikrofali będę tak odgrzewał. Rosół skóry do pomidor, do w dupę barszczu? Jak to? Coś tu nie gra. Tak samo się robi tą zupę? Ty, poczekaj, zblendujmy to, bo będzie za mało. Są za duże. Gdzie jest blender? Da się zblendować? Ty, da się zblendować taką pietruchę? Na co to blenduje? No jak to na co? O kurde, tu nie było zblenduj! Luj, to u mnie będzie zblendowane. Dobra, do wiadra to. Dziękuję bardzo. Dobra, 4 gwiazdki będą, jak nic. Smak się nie podoba, szmato to wypieprzaj stąd. Śmieciu. Krytyk, oby chciał pomidorówę, proszę. Krytyków pieprz... Haha! A ci z wiadra poleje! Dobra, zobaczymy, czy krytyk umie ocenić naprawdę smak. Śmieć. Zwiadereczka krytykowi. Kurde!
A dobra, tylko kawałeczek wylałem, tak? Nie! O Boże! Dobra, chochle idę kupić. Czekaj, chochle nie wisi gdzieś? Żebym nie kupił jak debil. A patelnią naleję? No widzę, że jest krytyk, ty debil, on dopiero przy... Ty, a jakbym gąbkę namaczał i wyciskał? No co jest? A, bo to się tak nalewa. A, fajne. Dobra. Krytyk da 4,5 gwiazdki. Nie! Nie, nie, nie! Odgrzać to. Kurde! Czemu się odgrzać nie da? E, ładnie leje. Czemu do mikrofali... Kurde, no ja pierdzielę! Czemu do mikrofali się nie da odgrzać zupy? Wcześniej się dało w dupę. Ja pierdzielę, no i całe wiadro mi pójdzie zara. Do tego piję pszenica. Luj zimnym mu chyba podam. Za duży jest ten talerz? No co ty, zobacz. Nie, nie, to ja pierdzielę! Co ty robisz? Co się stało? Czemu przypiewrzył tą łyżką? Widziałeś to? Dobra, takie dam. Luj, niech je zimne. Nie wiem, jakiś dziwny garnek się zrywa. On i tak dał 5 w dupę. I tak 5 dał. W dupę krytyk z wiadra pomidorówkę je i dał 5 gwiazdek. Rozumiesz? Wyobraź sobie Egitka, że chłop z wiadra pomidorówę je. Dobra, zaraz wracam. Idę Egitce dać. Wyjść. Dobra, co? O kurde, moje ulubione jedzenie. A, poczekaj, wiem co trzeba zrobić. Pstrąga dam z bomby. O kurde, nie od... A, odgrzeję to teraz. Może cytryna z mikrofali jest jakoś dobra. Senepid to nasz największy wróg? Jaki senepid? My na Ukrainie mamy kuchnię. Co? Dobra, zobaczymy jakie dobre będzie to dla tego chłopa, zobacz. A już nie skapnął się na szczęście. Dobra, panowie. Pamiętacie? Za pierwszym teraz wyjdzie, pa. Kurde, już tak dobrze było. Nie, poczekaj, mam plan. O nie! Wylałem cały olej, ja pierdzielę. Dobra, bez oleju się posmaży trochę. O, barszczyk! A jeszcze ciepły pewnie. Czemu? Czemu tak zrobił? Jak debil. Kurde, ja pierdzielę. Dobra, posypę mu czosnkiem mocniej, to nie wyczuje spalenisk. Jak mu 15 gram sypnę, to się nawet nie skapnie co on żre, więc będzie git. I dam mu nawet to gówno dla wyglądu. Ale ładne gówno! Jak smak 3 gwiazdki, szmato. Debil. Śmieć, w ogóle się nie zna na smaku, a będzie pouczał mnie jak robić w dupę ziemniaki. Da się! Da się tak odgrzać! Mamy to! W piekarniku zupę odgrzewamy. W dupę piekarniku zupę odgrzewać, kumasz? Ile da? 5 gwiazdek da, zobacz to. Co ty, szmato? A, bo ja to zblendowałem chyba, dlatego, tak? A, za krótko trzymałem w tym piekarniku szmacianym. W barszczu nie ma pieprza i soli? Co ty gadasz? Będzie dobre na pewno. A na to się chrzan dawało, nie na tamto. Ja pierdzielę, a mi się porypały rzeczy. To ja mu na tego łososia napieprzyłem chrzanu 15 gram, on tego nie chciał. No, no. Co było złe? Za dużo tego chrzanu. Jakbym dał mniej pietruszki, to miał 5 gwiazdek, wyobrażasz sobie? W dupę starego pstrąga pijewszynego. Dodaj jeszcze porobię pomidorowej. Wyobraź sobie, że jesteś szefem takiej restauracji, wchodzisz do kuchni. A chłop przelewa zupę do wiadra, potem to odgrzewa w mikrofali ludziom.
O kurde, w dupa. Awans za pomysłowość, a w sumie? Jakby się zgadzały zyski, to właściciel jakby miał w dupę. Zobaczmy, ile gwiazdek za zupę z wiadra. Jak to, Modio, co masz na myśli? 4,5. A, śmietanki trzeba dolać. A, bo ja nie dodałem śmietany do tej nowej. Nie ma problemu, patrz to. Kurde. Za małe śmietanki, szmato. Proszę cię bardzo. To będzie dobre. O, jest! Grillowana karkówka. Dobra, zróbmy, bo ja tego jeszcze nigdy nie robiłem. I co teraz? Jak będę kroił, to się nie będzie ten pieprzyć? No gówno. Aaaa! O kurde, ty, dobre ułatwienie. Patrz to. Patrz. Ale piękne. Ja pierdzielę, Gordon Ramsay prawdziwy, zobacz. No to już całą blachę zrobimy. A gdzie się to grilluje? Na tym? Ja mam plan na kuchnię polową. Uhoho! Dobra, przyprawiamy! Trudne do zrobienia to jest, także wiesz, to pewnie jest drogie ogólnie, więc jeśli oni siano za to będą dawali, kory pani pewnie. To jest grill? To jest grill czy nie? Działa. Ziemniaki 300 gram. Ale pięknie. Nie wiem, czy o to chodzi. Aj, idealnie zimno. Pośpiesz się, sam się w dupę pośpiesz. Gałązka rozmaryny. Co to jest w dupę rozmaryn? Nie, no ładnie to nawet wygląda, tylko za duży talerz chyba. Aluj. Dobra, ile da, ile da? Myślę, że 4? 4,5. O, znowu ktoś to chce. Znaczy jest spóźnione, więc może nie. 3 gwiazdki? Ty śmieciu patentowana szmato? Ty szumowino zapieprzona w dupę. Teraz jak będzie smakowało, zobacz to. Teraz będzie jak w pieprzach szalony. Zobacz to. Patrz to. Teraz 5 gwiazdek. Czemu jeszcze mniej? Co tu jest niedobrego niby? Za dużo przypraw? O, moje ulubione dania. O kurde. Po co mu za dużo? Lepiej za mało zawsze podać, bo przecież on i tak nie ma wagi w głowie. Czy tam w oku. A, za niska temperatura chyba. No tak. Bo ja i tak to w piekarniku podgrzewam, bo tu się nie da. Ty, nie wiem, czemu to się nie podgrzewa w piekarniku. Zobaczymy, czy będzie dobra temperatura. Jak temperatura zła, to nie mogę podgrzewać w piekarniku. No kurde, gdzie ja to mam podgrzewać? Bo do mikrofali się to nie mieści, a mieściło się wcześniej. A ziemniaczki to mam, to do mikrofali ziemniaczki oczywiście. Podgrzewaj w innym talerzu w mikrofali, a potem przelewaj tego, co ma być. Ale właśnie inny talerz nie mieści 300 ml w dupę, nie wiem czemu. A lazy, Gordon Ramsay, ty. Ty, to jest chyba grill. Ja pierdziele, to jest grill, dlatego im nie smakuje to. Jezus Maria, ja pieprzę. Odkrycie roku. Tak, tak, dobre, tam w pieprze, jak się uszy częsą. Nie rozleje się? Test zróbmy. Z wodą, nie marnujmy zupki. Poznaję temperaturę produktu, ja pierdzielę, chyba to weźmiemy. Żeby testować, co się ten, to weźmiemy. Dobra, jedę. Krewetki. Ty, może te krewetki, bo ja ich jeszcze nigdy, te dwa dania już kiedyś robiliśmy. To dawajcie te kreweteczki. Ty, no to jedno danie to jest 6 krewetek, to jest dużo. Wszystko na głęboki talerz, a to potem. Dobra, wpieprzaj to na tamto. Raz, dwa, trzy, cztery. Liść pietruszko. Dobra, ile dajecie na takie danie?
Co mikro? Git? No i zobaczcie, ten sposób na podgrzewanie zupy, jaki dobry. Ja pierdziele, jakie to jest piękne. I lecisz z zupką, pa. Pyk. Ez. W dupę ez. O kurde! Zupa z wiadra tydzień stoi. O kurde, w dupę. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.